uchwały nr 36 przez 343/2013/905 w sprawie zadań powierzonych z zakresu prac remontowych gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli do roku 2013. Paragraf 1. Zmienia się dysponenta środków w wysokości 20 000 zł. Przyjętym uchwałą nr 36 przez 343 przez 2013 Rady Dzielnicy 5 Krowocza dnia 17 września 2013 roku z Zespołu Ekonomiki Oświaty na Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 51, ale jak i OSTA 8. Umożliwi to szybkie wykonanie zadania pod nazwą wykonanie audytu energetycznego oraz wykonanie projektu remontu docieplenia do akcji ZSO nr 51, ale jak i OSTA 8. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pan dyrektor szkoły nr 51 Krzyżowskiej zdecydował się na to, żeby wszelkie remonty prowadzić we własnym zakresie bez pośrednictwa Zespołu Ekonomiki Oświaty, w czym bardzo osobiście dopingowałem, bo ostatnio chodzę często na odbiory właśnie wykonywane przez CEO. Muszę Państwu się podzielić taką w sumie smutną sprawą, że te odbiory na przykład w przedszkolu za targiem, wczoraj byłem tam po raz czwarty i po raz czwarty nie został odebrany remont tarasu razem z balustradą. No jest to zupełnie niezrozumiałe, jak ci wykonawcy działają. Są zapisywane działania, które mają wykonać, na przykład montaż takich nakrętek, które są nierdzewne, tak jak cała reszta ogrodzenia, i tego nie wykonują. Po prostu dalej są zwykłe nakrętki, które już po pierwszym deszczu są całe zardzewiałe. I, no i to nie pomaga. No i cztery odbiory dzisiaj miał być następny. Nie nastąpił z tego względu, że znowu w innej szkole tej 51 były na odbiorze dotyczącym okien, które też zostały spartaczone i też ten odbiór dzisiaj mi się nie odbył. Spisywanie usterek trwało ponad 2,5 godziny i w związku z tym nie mogłem się pojawić tam, co miało być wszystko super. Także ten jeszcze mamy oczywiście w pamięci i właściwie cały czas aktualne są kwestie związane z nieprawidłowym wykonaniem dachu gimnazjum nr 17 przy ulicy Litewskiej, gdzie to została zainstalowana, położona papa inna niż była w specyfikacji przetargowej. Pamiętamy oczywiście też wszelkie wszelki, które były w szkole za murem, związane i z obróbkami dacharskimi, i też z papą, i z piorunochronami. Także skala tych niedoróbek jest bardzo duża, także w tym pokładam do wielką nadzieję, że wykonywanie tych przetargów i nadzorowanie nad remontami przez dyrektorów poszczególnych szkół będzie znacząco lepsze, bo mamy taki przykład właśnie w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 przy ulicy Zakąty, gdzie wykonywane remonty właśnie przez panią dyrektor, no aż po prostu przyjemnie tam pójść na odbiór. Tak to jest. Bezpośrednio w fazie. Właśnie być może zrobiliśmy tej pani dyrektor niedźwiedzią przysługę, czy tyle od siebie i nie zrobię. Natomiast jest pytanie, znaczy oczywiście, no tutaj jest sytuacja taka wyjątkowa, że po prostu jest krótki czas i naciski powodują blokowanie tych pieniędzy, także dlatego niestety musieliśmy ulec. A ja mam pytanie, kto nadzoruje takie remonty? Czy inspektorzy ZEO, czy są jacyś zewnętrzni inspektorzy? Inspektorzy ZEO. Dziękuję. Jeden inspektor ZEO, który był odpowiedzialny za wszelki z poprzednich lat. Jak Państwo pamiętają, wnioskowaliśmy o zamianę tego inspektora, którego mamy obecnie. No nie wiem, czy mogę go nazwać jako poprawę, ale ja to. Ale to jest jakiś alfa i omega, bo przecież to powinni być branżowi inspektorzy, którzy odbierają pewne prace remontowe. A nie jeden. Być może ma wszystkie uprawnienia. Ale a jak odbieramy jakieś inne rzeczy, typu kanalizacja, sieci, sieci energetyczne. No to są inspektorzy.
Czy w jednym razie? Czy do tego projektu mamy zgłoszenia? W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta.